Polskie kluby są tuż po zmaganiach w europejskich pucharach, natomiast my dziś zajmiemy się plotkami transferowymi, których w ostatnim czasie nie brakuje. Witajcie, z tej strony Igor Perliński i zapraszam do obejrzenia tego materiału. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem, także do łapkowania tego materiału, jeśli ten Wam się spodoba. Dzisiaj dwie relacje na naszym kanale, godzina 17.30 GKS Tychy Wisła Kraków, a na końcu o 20.00 Derby Łodzi. Zaczniemy od Steve'a Capuadiego, zawodnika Wisły Płock, rozchwytywanego zresztą w ostatnim czasie na rynku transferowym. Chętnych nie brakuje, na liście życzeń ma go m.in. Legia Warszawa czy też włoska Wenecja. Sam zawodnik natomiast chce zostać w Polsce, bardzo zależy mu na transferze do stołecznego klubu. Pojawił się nawet na trybunach meczu Legii z Austrią Wiedeń w ramach trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, zatem to już pokazuje, że jest coś na rzeczy. Tomasz Włodarczyk donosił, że 25-latek miał przejść już testy medyczne w Warszawie, aż tu nagle pojawiły się różne komplikacje. Zacznijmy od tego, że Legia złożyła ofertę za Francuza w wysokości 1 400 000 zł, którą Wisła Płock zaakceptowała, zatem wydawałoby się, że wszystko jest już dograne, a obiecującego stopera Spadkowicza Ekstraklasy ujrzymy zaraz przy Łazienkowskiej, ale nic bardziej mylnego. Nawciarze zmienili zdanie i uznali, że ta oferta ich nie satysfakcjonuje, więc de facto przyjętą już ofertę odrzucili. Nie wiem, czy wyczuwacie tutaj ten absurd sytuacyjny, natomiast dawno z taką komedią w polskiej Ekstraklasie nie mieliśmy do czynienia, przynajmniej gdzieś tam z udziałem Legii, no bo ostatnio w przypadku Legii akurat jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o zarządzanie klubem. To też pokazuje, jak Jacek Zieliński podchodzi do tego transferu. On przyznaje, że nie ma zamiaru długo czekać na Steve'a Capuadiego i ma być od zaraz decyzja tego zawodnika odnośnie tego, gdzie on chce grać, bo tutaj od razu chciałbym przejść do tego, że Steve'a Capuadiego chce także pozyskać włoska Wenecja, która oferuje jeszcze więcej od Legii, mianowicie mowa tutaj o 400 000 euro. No a sam zawodnik był nawet na testach medycznych w stołecznym klubie w ubiegłym tygodniu. Natomiast właśnie wtedy, kiedy się na nich pojawił, doszło do tej zwrotnej informacji od Wisły Płock. Zatem na dobrą sprawę nie wiadomo jeszcze, jak ta sprawa się potoczy. Warto tutaj też zaznaczyć, że Legia interesowała się swego czasu Javim Montero z Besiktasu, zawodnikiem z przeszłością m.in. w Atletico Madryt. Zatem być może po tego zawodnika sięgnie Legia, jeżeli nie wypali temat ze Steve'em Capuadim. Tę informację z kolei o Javim Montero podawał Piotr Kamieniecki z TVP Sport. Nie wiadomo, jak sprawy się potoczą, trzeba mieć baczne oko. Wspominałem wcześniej, że doszło do absurdu przy okazji tego transferu, natomiast koniec cyrku w kontekście transakcji z udziałem tego zawodnika, bowiem nie wiadomo tak naprawdę, do kiedy on ma kontrakt. Agenci piłkarza twierdzą, że umowa obowiązuje do grudnia tego roku, dzięki czemu można go pozyskać za mniejsze pieniądze. A Dariusz Tylka, dyrektor sportowy Wisły, uważa, że kontrakt został przedłużony do czerwca 2025 roku. Sprawa miała zostać zgłoszona nawet do FIFA przez samego zawodnika oraz jego menadżerów. Mamy tu do czynienia z naprawdę niezłą komedią, chyba sami przyznacie. Sam jestem ciekawy, jak to się wszystko zakończy, natomiast wobec jednego nie mam wątpliwości. Capuadi w Wiśle nie pozostanie, bo sprawy już potoczyły się za daleko. Nie wystąpił w ani jednym spotkaniu nawciarzy w tym sezonie Fortuna pierwszej ligi, a sam trener drużyny z województwa mazowieckiego przyznał, że nie chce mieć w swoich szeregach zawodnika, który nie jest w pełni skoncentrowany na grze, tylko z tyłu głowy myśli o przenosinach do innej drużyny. Kolejną zagadką jest przyszłość Vladana Kovacevicia, który ostatnio jest na ustach kibiców wielu europejskich zespołów. Do niedawna mówiło się o zainteresowaniu Bayeru Leverkusen, choć władze Rakowa zaprzeczały tym informacjom. Teraz z kolei wypłynęła plotka, jakoby hiszpańska Celta była zdeterminowana, aby pozyskać Serba. Co ciekawe, trenerem tej drużyny jest znany nam wszystkim Rafa Benitez, między innymi z przeszłością w Realu Madryt, choć ostatnio mogliśmy go widzieć między innymi na ławce trenerskiej w Premier League przy okazji prowadzenia Evertonu. Tam z kolei już ta przygoda nie najlepsza. I abstrahując od tej informacji, w moim przekonaniu pewne jest jedno. Jeśli Raków nie będzie grał na jesieni w Lidze Mistrzów, to Vladana w Częstochowie na dłużej nie zobaczymy.
Spytacie dlaczego? Ano dlatego, że jest to zawodnik z pewnością o wielkich ambicjach. Jego agenci mocno zresztą pracują nad tym, aby nazwisko Vladana bardzo często przejawiało się w prasie w kontekście tych największych marek. Nie bez powodu mówiło się o zainteresowaniu Bayernu Monachium czy Benfiki swego czasu. Nieprzypadkowa jest też wartość Kovacevicia na Transfermarkcie, 8 milionów euro. W tym przypadku oczywiście nie jest to zasługa jedynie agentów 25-latka, gdyż bramkarz częstochowskiej drużyny spisuje się naprawdę obiecująco, przede wszystkim na arenie międzynarodowej, czego owoce, czego przedsmak widzimy już w trakcie tych eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów, m.in. z Karabachem. Kovacevic wyglądał naprawdę obiecująco, czy też jego popisy w poprzednich edycjach Ligi Konferencji Europy, zatem to z pewnością potęguje zainteresowanie naprawdę mocnych i uznanych marek na rynku. No i też z pewnością gdzieś tam wzrasta dzięki temu ta jego wartość na między innymi Transfermarkcie, dzięki czemu Raków będzie mógł prawdopodobnie w przypadku sprzedaży Kovacevicia zarobić naprawdę solidne pieniądze, które mogą pójść następnie na inwestycje w zespół. Można jeszcze wzmocnić poszczególne pozycje. Pamiętamy przecież, że Raków powinien jeszcze wzmocnić pozycję napastnika. Sam Wojciech Cygan wspominał, że będą toczyły się rozmowy na temat pozyskania nowego gracza na tej pozycji. Zatem wyczekujemy i miejmy nadzieję, że Raków będzie odnosił sukcesy na arenie międzynarodowej, no bo to z pewnością pomoże ku temu, by Raków jako marka, jako klub po prostu prosperował nieco wyżej. Ja za dziś Wam dziękuję. Igor Perliński. Miło mi było nagrać dla Was ten materiał. Jeśli Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. Będzie mi niezmiernie miło. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Do usłyszenia.